O dobrze, przybliżał się. O dobrze. Jak widzimy, Fallout 76 jeszcze ma spore glicze tutaj. Watogi nie widać, tylko ściany. Co ty odwalasz? No dobra, cóż. No w końcu to Ente Halim. Co poradzisz? No dobra, sobie... Dobra, nieważne, co się odwaliło. Ja zeskoczę, dobra. Dobra. No. No, Flatwood jest na mapie tuż koło Krypty 76. I dużo tutaj będzie takich nubów, takich bamboli, na których... No właśnie, tak tutaj jest. I zrzucimy atomówkę z silosa. Ja sądzę... Jak sądzisz, Alfa będzie ok? Dobrze, więc ze strefy Alfa. Śmieszne. Dobra. Czegoś się napiję. No dobra. Już ci powiem, co mógłbyś mi udostępnić, żebyśmy mieli spoko... No wiesz, bronię. Tam... Już ci mówię, co ja wezmę. Ja tam pójdę w Power Armorze tym i jeszcze może najlepiej wezmę te. Jak to się nazywa? O, rdzenie fuzyjne i laser Gatlinga, bo mam taki spoko. Dobra, ja wezmę bęben wojenny jako coś do bicia, coś jeszcze tam. To teraz wejdę do kampa. Jak się dozbroisz, to powiedz już. Okej, to ja jeszcze się przygotuję i pójdziemy. No. A mógłbyś jeszcze dla mnie dropnąć jeden olej, żeby naprawić wieżyczkę w kampie jedną? Czekaj! A, mam pomysł! Zrobimy coś takiego, co będzie genialne! No dobra, to mi dropniesz? Gdzie? Dobra. Wezmę olej. I dobra, mam pomysł, że stworzymy sobie trochę atomówek, co nie, mini atomówek i zrobimy, jakby to powiedzieć, party z grubasem. Mam na 50. No nie, na 45, ma prawie 1000 damage'a, więc spoko. Mutancki laser Gatlinga. Schowam tu kilka rzeczy niepotrzebnych. I zaraz będę gotowy. Tesla karabin może się przydać na 50. I tropicielski lekki karabin maszynowy wezmę. Odłożę kilka rzeczy jeszcze. Wiesz co? Dobra. Dobra, to czas jeszcze wziąć trochę rdzeni fuzyjnych. Tak spokojnie z 7. Co się przyda? Zaczynamy, czy mogę tworzyć jakieś spoko rzeczy? Z
Próbujemy stworzyć amunicję do grubasa. O, jest jedna osoba. O, dobra, mogę tworzyć 3 mini atomówki. To ulepszę to, że mogę tworzyć więcej amunicji. Ej, a dasz mi ten profit, to wtedy będę mógł tworzyć po 5 mini atomówek. Ten, że produkujesz więcej. W agility. Nadgorliwość. Okej. To ja wycofam się. Skradanie się niepotrzebne. Dam nadgorliwość. I to. To teraz spróbuję stworzyć. Mam nadzieję, że będzie się tworzyć po 5. A nie, po 4 się tworzy, dobra. Stal potrzebuję. Daj mi trochę stali, to stworzę dużo. No to da mi te 10 chociaż stali, bo potrzebuję 6 chociaż do kolejnych. To będę mieć 8 do grubasa. Zrobimy takie kurde boom. O kurde, to nieźle. Okej. Czekaj, jeszcze stworzę. No okej. Chwila, ty mi dropnąłeś stal czy co? Nie, mam 4 na 10 nadal. Nie. Nie drobnąłeś mi stali. Musiałeś coś innego. Dobra, gdzie jest? No, stalowy złom. Dobra. Dobra, to ja wezmę już Power Armor. Powinno się udać. Tylko, że mam za dużo rzeczy w ekwipunku. No. Moglibyśmy się wymienić XD. Czekaj, bo mam plecak i wolę jednak chodzić niż Power Armor na razie w plecaku. Mam za dużo rzeczy. Potrzeba 20 muszę wyrzucić. No to dobra. Tesle wywalę. Jaoguaj. XD, dobra. Dobra, co ja tu jeszcze mogę wywalić? Rdzeni fuzyjnych ile? Nie, rdzenie fuzyjne zostawię. To też. Dobra, muszę wywalić niepotrzebne rzeczy. Krótka dwururka. XD. Okej. No problem.
Chowam wszystkie moje notatki po prostu. Bo te plany ważą dość dużo łącznie, jak masz ich z 20. Nie, chwila, gdzie to jest? Powiedziałeś, że się da. Ej, UPC, weź moje jedne rzeczy, co nie? Przeniesiesz jedną rzecz? Przenieś grubasa. Bo ja... No okej. Dobra, wreszcie. Kiedy będziemy na miejscu już w Alfie, bo tam nie trzeba będzie już szybko wtedy łazić, po prostu rozwalę wszystko grubasem. Mam pomysł, ja będę rozwalać wszystkich, a ty będziesz, no wiesz, typu naprawiać ten reaktor cały. No, kurde, zapomniałem naprawić tych 15 rdzeni. Ej, a ty masz jakieś? Kurna, mam naprawić je? Jestem dzbanem. I chyba przez to coś wyszedł nasz jedyny widz. XD. O Boże. Kurde, jak wysadzimy to flatus. Ciekawe, kto nas w ogóle ogląda. Jaki... Co? A, co tłumaczy? Ja już myślałem, że ktokolwiek inny. Dobra, stworzę to. XD, skomentuj. Uszkodzony rdzeń komputera? Potrzeba 3 stali do każdego do naprawienia rdzenia. A ja... Będzie w różnościach. Chyba? Szukam, bo chyba wywaliłem te rdzenie. Mam 3 rdzenie głównego komputera, a uszkodzony... Mam 31. Potrzebuję stali dużo. Dobra, dropnę ci 12. Nie widzę. Może chcesz coś kupić w moim automacie? Dobra. Tutaj. XD. Ja boj. No. Co? Ja. Nagrywam. Trochę zajmie to. No oddasz mi go później.
Chcesz kupić shish kebab? Higzy. Ale jest rozpruwacz. Łaj. Kiedy otworzy się krypta 94, to może tak. Komu? No nie jesteś par armorze. Ach, ten Fallout. O, dwie osoby. Archie Mazurek. Siemka, tu Nokos. O, no cześć Nokos. No siema. Masz dołączyć na serwa. XD. Masz nas wspierać mentalnie. Ja jestem przy kampie. Dziura jest po to, żeby zrobić kolejne piętro, bo nie umiem zrobić schodów. XD. Dobra. Przedmioty z zadań. A czego nie masz? A. No okej. To ja następne. No. Nieunikniony atak atomowy zbliża się na najbardziej zaludnione, kurde, miasto. No tak, jakby to powiedzieć. Ja bym zrzucił raz na Watogę bombę. Wiesz co, możemy zabić tego Jaoguaj. A, już za późno trochę. Dobra. Ja mam kod. Ja każdy kod nuklearny do Alfy ustalam jako kod do mojego telefonu. Nie pytaj mnie o to nawet. A czemu miałbym się czuć źle? Dlatego, że ja się teraz tepam. No, o tak. Identyfikator biometryczny muszę znaleźć. Co?
Można, ja byłem. A no tak, ja nie jestem w PR Armorze, zapomniałem, to dlatego. To dlatego zadają mi tyle damage'a, te roboty. Okej. Zaraz tworzę identyfikator biometryczny. No wreszcie. Okej. Ja stworzę sobie po prostu identyfikator biometryczny i wyłączę te. To jest jedyna rzecz, którą muszę. Poszukam dla ciebie tego identyfikatora. Idealny moment, żeby dostać kolejny poziom.
gdzieś powinien leżeć w jakichś miejscach, gdzie byli ludzie tutaj w krypcie. Mieszkalnych. Masz to? A no tak. Tylko ustaliłem ochroniarze. Profit. Masz? Tylko róbmy to szybciej trochę, bo no wiesz, mi się... Nie, że to, ale tracę rdzenie fuzyjne trochę. A mówiąc trochę, mówię mocno. Jedyną bronią, oprócz tego, jaką posiadam, Gatlinga jest gruba, który ty masz. Dlatego trochę kiepsko. Masz dane biometryczne, wszystko? A, dobra. To tylko to już. Gdzie? Fatman. I like a Fatman. Security interviews in progress. Czekaj, tutaj, tutaj jest jakaś wieżyczka. Już nie ma. Jakiś... No wiesz, miałem mało HP, nie że... Żyjesz? On się raz leczy. Czekaj, zaraz, zaraz mi pokażesz. Warto było się leczyć, zaraz wyciągnę na ciebie ciężkie działa. Odsuń się! Pora wytoczyć. Zabierasz mi wszystko! Ej! No co nad nim stoisz? Nie mogę nic wziąć! Ej! Ej! Debilu! Ulecz mnie teraz! Kurna! I zniknęło jego ciało chyba! Ulecz... Dobra. Kurna, stałeś nad nim, jakbyś nie chciał mi dawać tego. To jest głowa Stormatrona z... No kurna, miał głowę Stormatrona.
Radeksa się weźmy. Czekaj, bo jest tu wyrwiflak jeden jeszcze do załatwienia. Załatwię z tym Matrona. Wieżyczki zaraz to załatwię. Odroić się? Czy co? Nie. Nie odroić się chyba, czy co? To zniszczy tę sterową wieżyczkę. Postaram się naprawiać coś, ale ja jestem na wierzchu wolny trochę. Dobra, przez chwilę jest bezpieczniej. O dobra, ja trochę zabiłem tych. Później niszczenie tego głównego komputera to będzie proste. Szukam. W sensie dym. A trudno się skoncentrować. Naprawię co mogę, tylko że wiesz, ja nie mogę biegać. Tam! Szybko! Jedna! Tam jest! Biegnę! A nie! To był twój wiesz, upuszczony łuk. Thank you.
Ej, dostałem trzygwiazdkową broń jakąś. Naprawione wszystko? Co nie wiesz, ja pozwolę sobie zginąć już. Przynajmniej kolejny etap załatwiliśmy. Tak, ale daj mi już zginąć. Musisz, tak, gdzieś, w sensie te pierwsze miejsce, gdzie mieliśmy, gdzie wychodziliśmy, tędy. Masz jakieś leczenie drobne? O. No dobra, przynajmniej pokonaliśmy dwa pierwsze etapy. Czekaj, naprawianie reaktora. Było teraz niszczenie komputera głównego, później naprawianie. Później będzie jeszcze przygotowawcza procedura i strzelanie. To jest storage. To jest storage tylko. Już ci mówię, co dostałem dokładnie. Mutantobójcza rękawica bokserska. Na 35 trzygwiazdkowa. Dobra, idę. Tylko patrzę na wspomagacze, bo chyba muszę pić. Więc jeśli znajdziesz cokolwiek, to daj mi do picia. There. Tak. Tutaj niszczymy komputer główny. Powiem ci o tak. Im więcej masz przeciwników, jakby im więcej bierzesz ludzi ze sobą na to, tym więcej masz przeciwników na Filos. To masz najmniej możliwych. Ty idź dalej już niszczyć. Ja tu dokończę te. Ej, czemu nie zdjąłeś parametrów namierzania? A było zdejmij parametry namierzania, opcja? Dobra, szukam, bo po prostu tutaj jest mega dużo skrzyni z granatami, a granaty na te wszystkie osoby się przydadzą. Uważaj, bo to jest siatka laser. No i ją dezaktywowałeś. Wiesz co, ja bym tam walnął grubasem za chwilę. Trzeba ich uspokoić. Dobra, zostało mi 6 mini atomówek. Niszczę tego robomózga. A co? Który? A że tu! A tutaj są rdzenie. Czekaj, tutaj jest coś. Dobra, dałeś mi tu dwa szturmotrony inwazyjne do zabicia. Ej, co? Mi nie działa laser Gatlinga? Co?
No dobra, zniszczyliśmy trochę głównego komputera. Leżą sobie tak luzem, nie wiem dokładnie gdzie. Postaram się poszukać jeszcze jakiejś broni, bo tutaj są wszędzie skrzynie z granatami poukrywane, plazmowymi, a one sobie się przydają. Okej. A później oczyścimy tamten stage i pójdziemy do następnego. Dobra, damy radę. Blisko obliczyłeś, bo jest 45 minut streama. Blisko obliczyłeś tak, że no wiesz, że kiedy skończymy to, bo jest 45 minut streama już. Więc nieźle wyliczyłeś, bo tak kiedy już minie godzina, będzie to zrobione. Akurat takie rzeczy. Mina EM! Zdobyłem coś, a roboty nie lubią EM. Wystarczy, że w to wdepną i są dead. A, ty też jesteś dead. A, zostało mało do zniszczenia komputera. Dobra, otworzę te drzwi na trzecim levelu. A na jednym levelu to działa. Słuchaj, wiesz ile by wtedy leciało atomówek? Na mapę? W tym etapie jeszcze jednym. Beka będzie jak się da na placu rzucić. To jest chyba Sturmotron jeden. Gówno. Czekaj, ile ja mam wagi teraz? Okej. Tutaj powinien. Tu jest jedna lokacja rdzenia głównego komputera i jest tu ten rdzeń.
Nie mogę. Dobra, ale mamy już trochę rdzeni, bo ja zdobyłem kolejne 2, miałem 3, mamy 10 na 15. No. No to idzie szybko. Tylko trochę to trzeba też się postarać. Bo z dupy nie masz strzelać atomówkami. To nie jest Fallout 4, w których miałeś granat po prostu. Ja wpiszę wszystko i a nie Watoga? Zobaczyć, jak te wszystkie boty będą. Jeśli nie zadziała ten jeden kod mój, to zużyję dwie karty co najwyżej. Bo ja pamiętam na pamięć 612 85 272. Słuchaj, to się przydaje. Później znasz cały kod nuklearny i masz. A czemu miałoby nie być? Dobra, ja za chwilę wymienię, jak nie będziesz bronić rdzenie częściowo. A grubasem może tam strzelę, co nie? Strażniczego, o tak! Co nie daje grubasa już. Czekaj! Odsuń się! Mam 6 miniatomówek! Czekaj, bo on ma rdzenie fuzyjne, ten robot, a mi się przydadzą. Ej! A tak ja nie dostanę teraz. Jedna wieżyczka, tu leży rdzeń. Tu mina odłamkowa. Broń mnie! Ja cię obronię. Tylko uważaj, teraz już nie mogę. Teraz o! Usuń wszystkie złe. Ja wsadzę te dobre, jeśli znajdę jeszcze. I ty wsadź te, które ty masz. Szukam. Jeden jeszcze rdzeń. Dwa brakuje, a nie trzy.
Zniszczyłem szturmotrona. Ja też mam jeden. Powiem, że kiedyś znajdę dwa. Dobra, jeden jeszcze nam brakuje rdzeń. Do znalezienia. Jest! Czekaj, muszę go podnieść. Też mam lagi jakieś. Jest. Jeszcze jeden tu. Masz? Nie masz? Dobra, to otworzysz drzwi, ja cię będę bronić. Jak wstajesz rdzeń. Otwieraj. Tak jest! Wstrzymał działania. No dobra, no kurde, zostało jeden etap. Uruchomić procedurę, a później nie będą nas atakować wreszcie. XD jakiś misiu trzymał utwardzony karabin snajperski. Dobra, zabiłem trochę enemisów. Jeszcze 20 minut dajesz nam? Tak dużo? Dobra! Dajmy radę! Ja już mogę biegać wreszcie. Czekaj, ile ma grubas? Dobra, wystrzeli to. Jeszcze mam 4 mini atomówki. Dajmy radę. Później go naprawię. Ręczna katapulta wystrzeliwująca mini atomówki. Tutaj. Trzeba głównego kontrolera startu wymienić, no wiesz. Launch control ship. Destroyed. Nie, bo to wyobraź sobie, że, no wiesz, atakują w końcu. O, ktoś wreszcie ogląda nas, to ty? Czy... Okej, właśnie.
Już biegniemy aktywować procedurę. Mam nadzieję, że da się na placu wrzucić. Skąd? Dobry pomysł. Dobra, odpalam laser Gatlinga. Ja prawie jestem przy tym, gdzie się ustawiało rdzenie. A ja wiem, gdzie to mogę ustalić. Tylko musiałbyś mi dać chwilkę na to. Już jestem za tymi drzwiami ogromnymi. Jestem tam, gdzie jest ta rakieta. Już widzę niższe levele, nie da się tam spaść. Dobra. Jestem w drodze. Czas zdjąć parametry nawierzania tych wieżyczek. Gdzie jest tylko terminal? Stacji bezpieczeństwa. Dobra, pierwsze hasło działa. Dobra, czekaj no. Kontroluję wieżyczkami. Usuń ograniczenia namierzania. Tak. Aktualnie w Turmotrona. Jest, aktywowałem go. Miał simpaka! Okej. Bym go za 1000 nawet kupił tutaj już. Ja go muszę bronić trochę. Dobra, kolejnego aktywowaliśmy. Już 3 są. Postaram się na razie działka rozwalić te, które są koło głównego kontrolera startu. Bo te nie atakują już go i on jest bezpieczny na razie.
XD, mój brat mnie ogląda. Kiedy ten był Archimazurek? Dobra. A procedura tam wiszkę w górnym rogu obliczania alfa. Jakiś niewidzialny szturmotron mnie zaczął napierdzielać. Pięciu jest. Ja się obrażam, ale no wiesz, wprowadzę kod cały do alfy i zaraz... Widziałem. Tak, robimy to! Zostało mi... Czekaj, ja wprowadzę tę kartę za chwilę i będzie. Ustalimy na Flatwoods, kurde. Zobaczę, ile tam jest aktualnie bamboli. Wtedy będą jakby... Będzie tak ciemno, że nie będą nas widzieć. Ale no wiesz, poczekaj trochę, bo ja to wprowadzę i wyceluję, spokojnie. A! Ale dobra, zostało nam malutko. Tyle zostało, że ja jak do nich nawalę z tego, to będą mieli przewalone. Mam jeszcze 3 mini atomówki. Grubas załatwi całą sprawę nam. Ale prawdopodobnie... Ja mam tę muzykę jeszcze klimatyczną do tego, taką włączoną, bo... Muzyka, no wiesz, do bitwy taka jest tutaj w Falloutie. I zarąbista to jest. Czekaj, wczytam kartę. Czekaj, wpiszę. Access granted. Chwila, czekaj. Gdzie mamy? Flatwoods jest niestety tak zrobione. Celnie. Nie da się. Myślę, czy na Watogę, czy na co.
na jezioro jakieś. Grafton? Ile tam jest bambików? Czy coś? Ej, no. Musimy zniszczyć bamboli jakichś fajnych. O, mam pomysł. Możemy strzelić... chwilę. Szukaj jakiegoś jednego bambola, żeby na jednego playera zrzucić. Na 12! Tak? I will eliminate these players. Za ile będzie? Wybuch. Tak, dwóch jest na streamie wreszcie. Chyba nie uciekł ten Kira Volt, coś takiego. Ale on ucieka chyba. Niu... Takie, co się dzieje? No właśnie, sprawdzę, czy nie jesteśmy w strefie wybuchu. Tak dosłownie troszeczkę. Ale czekaj, ej, czy ten kamp... Nie, ale walili. Walili się stamtąd, no trudno. A dobra, no, i tak była dobra beka. Nie wiem, dwie osoby. Pewnie Archimazurek. Będzie uwieczniony na streamie. Wybuch atomówki. Legendarna chwila. Ej, on będzie w strefie wybuchu! Tam jest już strefa wybuchu! On zginie! Więc spoko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, no wiem, 4, 3, 2, 1, 0! Jak to wygląda, zarąbiście. Takie, tak się bawią muzułmanie, hop, hop, hop. Idziemy tam, tak jest. Dobra, ja biorę Radaxa. Radaxa i Medaxa. Weźmy sobie. Wykonane zadanie. Zbieraj
wszystkie rośliny dotknięte tym schorzeniem. Ale mamy grubasa, więc jeśli coś nas zaatakuje, to też. O Boże. Nuclear strike imminent. Coś dziwnie ten namiot się utrzymał jeszcze. A co? Chwila. Chwilę. Miał świecącą masę. Summer Zwill. Tak się bawi kakazuk. Hop, hop, hop. No właśnie. No elo. Tutaj w ogóle żadnych atomowych zniszczeń. A jak znajdziesz jakieś fluktulanty, to powiedz, to poszukamy razem. A nie, już myślałem, że tu jest jakiś ghoul. Bo rośliny dotknięte tym schorzeniem dają ci stabilny fluktulant, a jak masz stabilny, to masz tworzyć jetpacki do power armorów. Tu jest strąg neutronowy, kobaltowy mam fluktulant. Ja sądzę, że... Jaki, gdzie? Pokaż. Tych? Fluorescencyjny. Jaki level? Potrzebna ci świecąca masa? To mógłbyś mi dać? Niech wejdzie. Umrze od promieniowania. O kurde, antyradar trzeba wziąć. O kurde. Ej, a masz coś do picia? Ej, daj coś do picia. No totalnie ja nie mam nic. XD jest śmieszne to, że jak pijesz z rzeki, to nie dostajesz radców. Jak jesteś w Power Armorze. Tak. Co? Najlepsza decyzja. No to co, zaraz kończymy streama. No koniec będzie. No właśnie. Ja sądzę, że było fajnie. Zarąbista zabawa. Jakbyś mógł, to jeszcze daj fluktulanty. Bo potrzebujesz świecącej masy koniecznie. A to leci z enemisów w tej strefie złej teraz.
ten piękny wybuch. No. Kiedy widzę ten wybuch, to zawsze mi się przypomina ten Fallout 4, ta animacja najpierw... O! To są te gule świecące, rozdęte. Gdzie zrobiłeś tego? A pokaż, ile masz świecącej masy. O, to daj, please. Sprzedaj. Do czego? A. Jak ty nie masz planów. Chwilę będę kończyć. Uranowy 5, świecąca masa 3. Dałbyś. No. Ja jeszcze do Summersville się tepnę na nowo. Kurde, nie mogę się tepnąć tutaj, mogę się tylko do krypty. A później do Camp McClintock. Odroić się. Aha. A czas teraz do Camp McClintock się tepnąć i zaraz znowu tam wracam po fluktulanty. No czy latacze, a jest tam jeszcze ładunkobot. A jest źle nastawione? Dowództwo? No to tam jest ładunkowód, tylko że się gdzieś ukrywa.
XD. No. Chyba. No i tak oto po tej godzinie streama udało nam się zrzucić atomówkę. No. No pa, ale z Fallouta? Czy na imprę będziesz jeszcze? Dobra.